Dzień dobry, nazywam się David Snopek, jestem Amerykaninem, dorosłym mówiąc tylko jednym językiem, angielskim. Od 5 lat uczę się języka polskiego i od 3 lat nagrywam filmiki i piszę artykuły o nauce języków obcych i kulturze amerykańskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, kliknij na link tutaj. Sam nauczyłem się języka polskiego przez czytanie i słuchanie książek po polsku. Szczególnie na samym początku przeczytałem Harry'ego Pottera. Na moim blogu i w moim darmowym e-booku piszę dużo o zaletach czytania i zwłaszcza słuchania w obcym języku. Ale ten proces może być trudny, czasochłonny i czasami nieprzyjemny. Kiedy sam czytałem Harry'ego Pottera, szukałem wszystkich nieznanych słów w słowniku. Czasem nie znajdowałem ich, albo nie zrozumiałem znaczenia słowa w danym kontekście. Ręcznie napisałem fiszki, żeby później powtarzać to, czego się nauczyłem. To dość dużo pracy i z tego powodu niektórzy ludzie szybko się podają. To dlatego, że 1,5 roku temu stworzyłem bibliobeard.com. Bibliobeard jest darmową i open source aplikacją webową, który pomoże Ci nauczyć się języka angielskiego przez czytania i słuchania interesujących treści po angielsku. Podczas czytania możesz kliknąć w nieznane słowa i dostać tłumaczenia na język polski. Wszystkie nieznane słowa są automatycznie dodawane do popularnego programu do fiszek Anki dla powtórzenia później. W przeciwieństwie do podobnych aplikacji, wszystkie tłumaczenia na Bibliobeardzie są sprawdzone i poprawione przez prawdziwego człowieka. To znaczy, że wszystko dokładnie pasuje do danego kontekstu, wliczając w to rzeczy trudniejsze do tłumaczenia, na przykład idiomy, slang i czasowniki złożone, które są szczególnie trudne dla uczących się. W ten sposób Bibliobeard sprawia, że proces jest łatwiejszy, mniej czasochłonny i pozwoli Ci skupić się na przyjemnej stronie nauki, co zmniejszy szanse podania się. W chwili obecnej mamy ponad 3000 zarejestrowanych użytkowników i pomiędzy 300 i 500 aktywnych użytkowników każdego tygodnia. Użytkownicy są bardzo zadowoleni i naprawdę widzą efekty w nauce. Wszystkie teksty obecnie na Bibliobeardzie są darmowe. Razem z żoną tworzymy jeden tekst tygodniowo. Ale chcielibyśmy stworzyć bardziej ambitny pakiet tekstów o wyższej jakości, który w przyszłości zamierzamy sprzedawać, żeby utrzymać naszą pracę nad Bibliobeardem. W tym projekcie na polakpotrafi.pl chcielibyśmy zbierać pieniędzy, żeby stworzyć pakiet tekstów na temat prawdziwego życia w USA. W tej sumie są pieniądze na utrzymanie się podczas jego stworzenia i na nowe urządzenia audio. W tym pakiecie będą teksty i filmiki z transkrypcją o wielu aspektach życia w USA. Na przykład praca, rozrywka, sport. W nim będą zwykłe artykuły oraz historyki i dialogi. Niektóre z tych nawet będą wzięte z prawdziwych rozmów między native speakerami. Również będzie mowa o imigracji, o stereotypach i o muzyce. Wszystko będzie po angielsku z native speakerami i przygotowywane do czytania, słuchania i oglądania z pomocą Bibliobearda. Możesz nauczyć się o kulturze amerykańskiej i jednocześnie nauczyć się języka angielskiego. Pakiet będzie zawierał około 15 tysięcy słów w sumie. Będą dwa nagrania dla każdego tekstu, jedno w naturalnym tempie i drugie trochę wolniejszym, w sumie około 3 godzin audio. Będziecie mogli pobrać nagranie dźwiękowe w formacie MP3, żeby go słuchać na urządzeniach mobilnych. Każde tłumaczenie będzie oznaczone znaczeniem, które jest używane w danym kontekście. Będzie nagranie dźwiękowe dla każdego słowa, nie tylko dla całego tekstu. I będzie na poziomie średnio zaawansowanym, czasami trochę trudniejszy, ale z pomocą Bibliobearda będzie również dostępny zmotywowanych osób na niższych poziomach. Szacuję, że będziemy musieli zbierać 10 tysięcy złotych, żeby stworzyć pakiet tekstów o wysokiej jakości.
prosimy o wsparcie w osiągnięciu tego celu. Jeśli nie uda nam się, Twoje pieniądze zostaną zrefundowane i nie stworzymy tego produktu. Ale jeśli uda nam się, będziemy mieli więcej czasu, żeby rozwijać Biblioperda i mamy wiele, wiele planów na przyszłość. Na przykład chcielibyśmy zakończyć wersję mobilną, dodać więcej funkcji, dodać więcej języków do nauki i wiele, wiele innych. Jeśli zapłacisz szczególne kwoty, dostaniesz różne nagrody. Za złotówkę lub więcej podziękujemy Ci publicznie w internecie. Za 20 zł wyślemy Ci pocztówkę z USA, limit 50. Za 35 zł lub więcej dostaniesz pakiet tekstów dla Biblioberda Real Life in the USA, czyli prawdziwe życie w USA. Również dostajesz dostęp do prywatnego forum, gdzie możesz zadawać pytania o języku albo ćwiczyć to, czego się nauczyłeś. Ćwiczenie do każdego tekstu, który poprawimy, i przez 4 tygodnie będziesz miał dostęp do cotygodniowych, jednogodzinnych spotkań przez czat głosowy. W przyszłości zamierzamy sprzedawać ten pakiet za 49 zł, więc dostaniesz zniżkę. Za 100 zł lub więcej dostaniesz dostęp do ekskluzywnego webinara, czyli przedstawienie prezentacji na żywo poprzez internet i sesji Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi na temat nauki języka samemu. Zrobię go 2 razy, raz po angielsku i raz po polsku. I za 200 zł lub więcej zostaniesz założycielem z dożywotnym dostępem do każdego płatnego produktu, który kiedykolwiek stworzymy w przyszłości, wliczając w tym produktów do nauki innych języków, limit 20. W zamian za taką super ofertę potrzebujemy Twoich opinii i pomocy w testowaniu tego produktu i przyszłych produktów, podczas gdy będziemy je nadal tworzyć. Jeśli nie możesz dać pieniędzy i nawet jeśli możesz, prosimy również o lajka na Facebooku i tweet na Twitterze i tak dalej. Ale jedynym serwisem, który naprawdę jest warty uwagi, jest wykop.pl. Więc jeśli masz wolną minutę, prosimy o głos na Wykopie. Z góry dziękujemy bardzo za wsparcie, to wiele dla nas znaczy. Dzięki za uwagę, do widzenia.